Droga 23. kolejko PKO Ekstraklasy. Dlaczego nie mogłaś być częściej tak ciekawa, jak w tym ostatnim poniedziałkowym spotkaniu? I to akurat na sam swój koniec. Ale to nic, no. Już się skończyłaś. Teraz trzeba trzymać kciuki, że na tym rozpędzie wejdziemy z tą ciekawością w 24. Chciałbym przy okazji podziękować temu starciu, tak po prostu, po ludzku, gdyż uratowało ono honor derbów tej serii gier. Gdyż te Śląska przemilczmy, a te Dolnego Śląska tym bardziej. Wiadomo, że starcie Krakowi z Brukbetem to nie są najpotężniejsze derby nawet Małopolski, bo w tych oczywiście królują derby Krakowa. Natomiast tak czy siak, no kurczę, były one najlepsze jak na razie chyba w tej całej rundzie. Więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Niecieczanie zwyciężyli dziś po raz pierwszy na wyjeździe w tym sezonie. I to 2-1 z Krakowią. Po potężnym gongu, a nawet dwóch, Meszanowicia. Pod koniec pierwszej połowy. Pierwszy gol trafiony główeczką po naprawdę fajnej asyście Radwańskiego. Drugi to fajna akcja Kocyły z Wlazło. I cieszę się, że ostatecznie nie było w tej sytuacji spalonego, no bo szkoda by było tej bramki. Trafieniem dla pasów kontaktowym popisał się natomiast Florian Loszaj. Termalika tymi trzema punktami dała sobie naprawdę spore szanse na utrzymanie w tym sezonie. Bo biorąc pod uwagę, że mają jeszcze jeden mecz zaległy, no ze słabo grającym zespołem w tym sezonie, no to naprawdę tutaj doścignięcie Wisły Kraków punktowo jest na wyciągnięcie ręki. Wydaje mi się, że nawet bliżej niż ja do kamery. No. Główną cechą zespołu przyjezdnych w tych zawodach była skuteczność, która no ewidentnie nie zawiodła. To, co sobie goście stworzyli w pierwszej połowie, to wykorzystali. W drugiej w sumie też było kilka szans, jak chociażby Patelnia Grzybka, która szkoda, że nie wpadła, ale wróć, najpierw trzeba oddać strzał. Jeśli oglądaliście to spotkanie i pamiętacie tą sytuację, to dajcie znać, jak wy to postrzegacie. No bo kurczę, gość był na 5 metrze z piłką przy nodze, praktycznie przez ułamek lub sekundę nawet był nieatakowany i mógł spokojnie oddać strzał. A w ogóle nie uderzył piłki. Dobre zmiany Latala, a nawet trenera Latala. Chociażby taki Ambrosiewicz po wejściu naprawdę notował świetne odbiory. I przypominam sobie chociażby takie jedno zagarnięcie piłki wślizgiem od tyłu, co nawet komentatorzy zauważyli. No i szacun dla przyjezdnych. Szacun. Pierwsze 3 punkty wyjazdowe i to w naprawdę ciekawym meczu. Także dziękuję Ci, Brukbecie, za uratowanie honoru derbów tej serii gier. Dziękuję. A Krakowia, kurczę, ponownie w tej pierwszej połowie, tak brzydko mówiąc, nieco się odkleiła, bo podobnie w niej nie zachwyciła wynikowo i zaś musiała gonić dwubramkową stratę, jak chociażby w meczu ze Stalą Mielec, czy Górnikiem Zabrze, czy Lechem Poznań ostatnio. Wówczas się udawało, natomiast dzisiaj się nie udało. Ale wcale w sumie nie musiało tak być, bo gdyby Rapa, uderzył celnie z 5 metra jeszcze w pierwszej połowie przy stanie 0-0, no to wtedy pasy otworzyłyby wynik, a Rapa trafił gdzieś tyle od słupka, będąc na 4-5 metrze. Przy okazji Kornel ponownie kilka minut później nie upilnował Meszanowicza przy tym dośrodkowaniu Radwańskiego i mieliśmy bramkę na 0-1. Także zdecydowanie tej pierwszej połowy no Kornel Rapa nie może uznać za udaną. Ta druga odsłona w wykonaniu pasów rozpoczęła się naprawdę świetnie, bo chociażby taki świeżo wpuszczony na boisko Loszaj strzelił bramkę kontaktową i wydawało się, że te następne gole biało-czerwonych będą tylko kwestią czasu, ale tak nie było. Wszedł na boisko również Konoplianka, no i miał kilka niezłych zagrań, natomiast mimo wszystko nadal oczekuję od tego zawodnika znacznie więcej. Bo widać było, że miał pewne braki kondycyjne, ale jest to zrozumiałe, ponieważ nie jest to zawodnik jak na razie w rytmie meczowym. Ale mimo to było miło go zobaczyć. Po tym starciu pasy nie podbudowały swojego dorobku punktowego, natomiast Brukbet Termalika Nieciecza nadal znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli, natomiast aktualnie ma już 19 punktów na koncie, czyli tylko 3 mniej od przedostatniego zespołu w tabeli w postaci Wisły Kraków. Więc ta sytuacja w Ekstraklasie jest naprawdę ciekawa. Dziękuję Ci, Ekstraklaso, za tak ciekawy sezon i za tak ciekawe poniedziałki z Tobą. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Publikuję zdjęcia, piszę posty, udostępniam posty i jest tam fajnie. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, do niestresowania się życiem. I jestem ciekawy, kto będzie pierwszy dzisiaj w komentarzach. Czy zwykły człowiek, czy Pawlik? Chociaż zwykły człowiek jest dość smutny po dzisiejszym starciu, nie? No, pozdrawiam.